Bajki Ezopa. Dwóch ludzi i niedźwiedź. Pewnego razu było sobie dwóch podróżnych wędrujących przez las. Gdy dotarli w głąb lasu, zobaczyli duże zwierzę zmierzające w ich kierunku. Początkowo ignorowali je, myśląc, że jest to bawół. Lecz gdy zwierzę podeszło bliżej, zdali sobie sprawę, że to niedźwiedź. Widząc ludzi na swojej drodze, niedźwiedź stał się agresywny i ruszył, by ich zaatakować. Jeden z podróżnych szybko wspiął się na drzewo i ukrył się w gałęziach. Drugi, widząc, że nie uniknie ataku, położył się na ziemi. Wstrzymał oddech i udawał martwego tak prawdziwie, jak tylko potrafił. Niedźwiedź pochylił się, obwąchał leżącego, lecz niebawem odszedł. Gdy niedźwiedź się oddalił, drugi podróżny zszedł z drzewa i zagadując przyjaciela, żartobliwie zapytał, co też niedźwiedź szepnął mu do ucha. Jego przyjaciel odpowiedział, dał mi dobrą radę. Nigdy nie podróżuj z przyjacielem, który opuszcza cię w potrzebie. Morał, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.